Gadu, gadu, w Radiu Rekord. W moim programie będę dociekać, pytać, ciągnąć za język. Będę rozmawiać, interesować się, podpytywać, wnikać. Gadu, gadu, w Radiu Rekord. Dzień dobry, witam Państwa w programie Gadu, gadu, w Radiu Rekord. Milena Majewska, ze mną dzisiaj Mateusz Kaczor, biegacz długodystansowy. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Z, y, jeszcze bym wymieniała Twoje... Tytuły, bo liczba ich jest imponująca, ale pomyślałam, że zaczniemy nietypowo i sam się pochwalisz na początku, jakie masz największe swoje biegowe sukcesy. Nie, bardzo nie lubię się chwalić, no ale tak, całkiem na świeżo. Nie masz wyjścia dzisiaj. <grych> Zdobyłem srebrny medal w biegu na 10 tysięcy metrów, jest to mój 30 indywidualny medal Mistrzostw Polski, do tego zaliczając jeszcze jakby drużynowe medale, to myślę, że zamkniemy się w ponad 40 medalach Mistrzostw Polski. No to wspaniale, a jest jakiś, z którego jesteś najbardziej dumny? Chyba najbardziej dumny jestem z srebrnego medalu, który zdobyłem w 2019 roku tutaj u nas w Radomiu na Narutowicza na dystansie 3000 metrów z przeszkodami. No bo jest to fajny dystans, który lubiłem biegać, niestety przez kontuzję musiałem z niego zrezygnować. A jak się zaczęła Twoja przygoda z bieganiem? Dlaczego w ogóle zacząłeś biegać? Czy już jako, tak jak to teraz się często zdarza, jako dorosły człowiek, czy może już zaczynałeś jako młodzik? Podstawówce zawsze był jest cykl takich biegów przełajowych szkolnych. Od czwartej klasy szkoły podstawowej nauczyciel próbował mnie tam siłą zmusić, ale jak ja zawsze mówię, jestem ciężkim introwertykiem, i ciężko było mnie namówić. Dopiero w szóstej klasie mu się to udało. No i tak się złożyło, że wygrałem wszystkie praktycznie trzy. Znaczy, na pierwszych miejskich eliminacjach byłem pierwszy, później na powiatowych byłem drugi, i już na skali jakby województwa zajęłem czwarte miejsce, rok później udało mi się wygrać wszystkie trzy szczeble. Czyli to jest tak, że twój nauczyciel wiedział, że drzemie w tobie talent, a ty nie wiedziałeś, czy po prostu tak się złożyło, że w końcu sam odkryłeś swoją, e, swój talent? No nie wiem, czy wiedział, może, może przejawiałem jakoś tam gdzieś na wf czy coś jakiś, może jak to ja to mówię, ADHD, a być może było to widać. No i cieszę się, że po prostu skłonił mnie do tego, żeby pojechać na te przełaje, bo tak naprawdę wszystko tam się zaczęło, a później no to już było koło, koło napędowe i poleciało. A żeby być na takim poziomie, jak jesteś ty teraz, to ile biegasz w tygodniu, tygodniowo? Kilometrów? Czy tak. razy z treningu? Nie wiem. Powiedz i kilometrów, i ile razy trenujesz. Od zeszłego roku staram się trenować dwa razy dziennie. Oczywiście w miarę możliwości kilometrowo no to zamykam tak 140-170 kilometrów. No to, czyli to już to od razu widzę, że to nie jest tak jak my sobie biegamy, co, co niektórzy po prostu po pracy albo przed pracą, tylko to już jest naprawdę zawodowy poziom. To jest często tak, że ludzie zaczynają hobbystycznie biegać. I potem dochodzi ten taki moment, kiedy się sprawdza wyniki, chcesz pobić własny swój wynik i zaopatrzysz się w jakiś sprzęt. Skąd to się bierze? Czy to jest jakoś tak zbieganiem, że chcemy po prostu pokonywać swoje słabości? Jakbyś to opowiedział? Co czujesz, jak Ty biegasz i dlaczego? To robisz. Myślę, że po prostu nawet jeśli ktoś biega hobbystycznie, to mimo wszystko musi mieć jakiś cel, więc wyznacza sobie te drobne jakieś tam bariery, które próbuje łamać. No i myślę, że to jest też takim motorem napędowym. No i jednak, jak właśnie taki powiedzmy amator, który sobie biegnie gdzieś tam, może pozwiedzać, pojedzie, spotkać się z, ze znajomymi. I przy okazji jeszcze mówię, sprawdzić swoją formę. I robi się od razu cała grupa znajomych i Oczywiście. się porównują, i to tak. się tak nakręca, tak? Tak, dokładnie. Jeśli widzę po swoich znajomych, znajomych amatorach, no to dokładnie tak wygląda, jak mówisz. Ty mówisz o sobie, że jesteś introwertykiem, ale masz jakąś taką właśnie swoją ekipę, czy raczej indywidualnie sobie stawiasz cenę? Znaczy, ma, trenujemy w klubie, jest tam paru mocnych chłopaków, z którymi tam niekiedy. Spotykamy się na treningach, ale raczej większość to trenuję sam. Po prostu też przez mój styl życia, ponieważ łączę jakby treningi jeszcze z pracą fizyczną na budowie. Gadu Gadu w Radio Rekord. Praca fizyczna na budowie, ale to nie jest tak, że ty z zawodu jesteś budowlańcem, tylko praca fizyczna na własnej budowie własnego domu, własnymi rękami. Tak, dokładnie, ja z zawodu ogólnie jestem informatykiem, to też jest tak. To jakim cudem to się stało, że ty budujesz sam cały dom? No chyba ta informatyka to tak wyszła z przypadku, po prostu, ponieważ trener Błaciński mnie ściągnął właśnie do szkoły, tutaj zespołu szkół technicznych, którą skończyłem. I, a dom zawsze, zawsze miałem marzenie, fascynowało mnie to ogólnie budownictwo, no i jakby edukowałem się w tym kierunku, no i miałem możliwość, także podjąłem wyzwanie budowy własnego domu. Wszystko idzie w dobrym kierunku. I od kiedy razie. ty się tym zajmujesz? Ile czasu to już trwa? Zacząłem w marcu tamtego roku, w tym roku już będę zamykał jakby inwestycje, w sensie stan surowy zamknięty. Gratuluję ci bardzo. Ale wracając jeszcze do, do biegania, powiedziałeś ile przebiegasz kilometrów tygodniowo, ile treningów, ale żeby być biegaczem to chyba cały tryb życia trzeba pod to dostosować. Czy ty masz jakąś specjalną dietę, czy na co dzień jakby tego pilnujesz, czy tylko kiedy się zbliżają jakieś ważne zawody? No, tak naprawdę bieganie jest specyficzne, bo nie można sobie pozwolić na wyjście na imprezę, ponieważ no, alkohol z bieganiem jakby nie idzie w parze. Co do diety, no to staram się unikać jakichś fast foodów i po prostu jem zdrowo, nie mam jakichś ściśle policzonych kalorii. Ale po prostu, jakby ktoś popatrzył, ile ja jem, no to jem dużo, ale też po prostu dużo jakby przepalam w trakcie dnia. Ale jakiejś ścisłej diety takiej nie, nie posiadam. Gadu Gadu w Radio Rekord. Jak wygląda Twój tydzień startowy i Twoje metody? Czy masz jakieś szczególne, którymi byście chciał z nami podzielić? Z tydzień startowy, tak naprawdę tydzień do startu, jak już coś, szykujemy się do danej imprezy, no to jest tak naprawdę już luzowanie, bo wszystko, co zostało wypracowane, to jest wcześniej. Ostatni tydzień to już jest naprawdę, jeśli porównując tygodnie poprzednie, to już jest takie tylko dopieszczanie formy. czy tyli. No, jak W miarę możliwości, jak mogę, to dużo odpoczywam, leżę no i schodzę z kilometrażu wtedy do 80 w tygodniu, powiedzmy. Bieganie to jest kontuzyjny sport? Tak, no jak najbardziej. Ja w 2019 doznałem poważnej kontuzji Achillesa, co tak naprawdę wykluczyło mnie już ze sportu na... No już myślałem, że skończyłem. No właśnie, podjąłeś chyba decyzję nawet wtedy, tak, że nie Tak, już tak, wiedział. tak. Już stwierdziłem, że kurde, no zniszczyłem sobie troszeczkę zdrowie na tym i że no... Kurde, że kończę już to, bo po prostu no nie wiedziałem, czy się wygrzeby z tej kontuzji. Tak, no, zacząłem pracę na etacie, popracowałem półtora roku na etacie. Noga się zagoiła. Tak, kontuzja się wyleczyła, wszystko było w porządku. No i tak, właśnie jak z rozpoczęciem budowy miałem więcej czasu, trochę, bo tak rzuciłem etat i po prostu. Powiedziałem, że mam czas, to robię dwa treningi dziennie i co wyjdzie. No i wyszło tak, że miałem sezon życia w tamtym roku i w tym roku jest jakby kontynuacja tego. Dobrze, że wróciłeś. Czy ty planujesz sobie kalendarz imprez biegowych na długo do przodu? Tak naprawdę nie ma też za dużo co planować, bo to jest tylko sportu. Właśnie z dnia na dzień może wyskoczyć kontuzja i, jak to mówię, powiedz Bogu o swoich planach, to Cię wyśmieje. No ale tak, mniej więcej miesiąc, dwa do przodu, no to zawsze jest coś tam zaplanowane. Wiadomo, jak są jakieś główne imprezy, typu Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata, no to już wiemy o tym, powiedzmy rok wcześniej. No i staramy się mniej więcej celować w te terminy, żeby był szczyt formy. Zawsze mnie to interesuje, bo wydaje mi się, że jak człowiek biegnie tak jak Ty, długodystansowo, to. No, gdzieś ta jego świadomość czy myśli chyba w trakcie tego biegania wędrują. Czy jest coś takiego, o czym myślisz podczas biegania, czy cały czas tylko o celu i o tym, żeby pilnować tempa? To jest różnie. Jeśli jest się naprawdę dobrze przygotowanym, to bieg po prostu nieważne, czy biegnie się 5, 10 czy nawet półmaraton. Mija. Mgnieniu oka i tak naprawdę nie myśli się wtedy o niczym, ale jak jest już wtedy, jak się jest troszeczkę mniej przygotowany albo się zacznie trochę powyżej swoich możliwości, no to już tak w pewnym momencie, jak się łapie ścianę, no to jest tysiąc myśli na minutę, czy może zejść, a może nie, i to jest takie właśnie oszukiwanie swojej głowy, że nie no, możesz jeszcze, musisz zmusić się do tego wysiłku, no i naprawdę ucieka się myślami, gdzie, gdzie tylko można, żeby nie myśleć o tym bólu, który jest. A zdarzało ci się zrezygnować w trakcie? Kiedyś tak i nie polecam nikomu, nawet jeśli ktoś ma już naprawdę bombę, ukończcie ten bieg, bo później... Będzie Wam łatwiej po prostu kończyć inne biegi, bo tak to jest później gdzieś z tyłu głowy, a raz się zeszło, po prostu nie dałeś rady, to na kolejnych zawodach te, te myśli wracają. I po prostu uważam, że lepiej mimo wszystko przecierpieć i skończyć bieg, żeby później też nie było sobie niczego do zarzucenia. Zawsze się da jakoś skończyć. Tak, zawsze się da, to jest tylko głowa, naprawdę trzeba znaleźć sobie taki sposób o czymś pomyśleć, nie wiem, o lodach, o, czy o czymś fajnym, żeby po prostu uciec myślami od tego bólu i ciało naprawdę dużo znosi, to po prostu głowa płata figla. Gadu, gadu w Radio Record. Ty mówisz tutaj bomba, ściana, jakaś taka terminologia, <laughs> terminologia mnie obca. Co to oznacza? Tak fizycznie w trakcie chodzi o to, że dopada biegacza jakiś ból, skurcze, czy po prostu opuszczają go siły, czy różnie to bywa? To jest zalanie tak zwanym kwasem mlekowym, że wtedy po prostu mięśnie to. Nogi, tak kolokwialnie mówiąc, ważą tonę. Po prostu jest każdy krok boli, i, i jak jest, jeszcze w głowie myśl, że na przykład biegnę pół półmaraton i jestem na 10 kilometrze i zostaje jeszcze 11 km. Tak, człowiek zacznie o tym myśleć, to, 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 koniec. to już jest koniec. Tak, naprawdę trzeba gdzieś szybko uciekać myślami, bo, bo, żeby, bo to może zniszczyć. A będzie maraton? Tak, planuję maraton w debiucie w Mistrzostwach Polskich, bodajże w październiku w Poznaniu. Czyli jeszcze przed tobą. Tak. Ale zmieniając temat zbiegania, jesteś też żołnierzem wotu, Czy to jest jakaś twoja dodatkowa pasja? Tak, jak najbardziej. Wojsko daje możliwość rozwoju i tutaj podziękowania dla 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, ponieważ no, pomagają. No, jest to naprawdę, naprawdę dodatkowy zastrzyk nawet gotówki, który pozwala mi później zainwestować te pieniądze w powiedzmy, sprzęt, czy lepsze odżywianie. Mnie. A kiedy ty znajdujesz czas na to wszystko? No, trzeba jakoś to sobie poukładać. Musisz być zorganizowanym człowiekiem bardzo. No, staram się. A powiedz mi w takim razie jeszcze, czy z biegania, czy w ogóle z uprawiania lekkiej atletyki da się wyżyć? To może być sposób na życie, żeby nie trzeba było pracować? No bo, żeby być na najwyższym poziomie, trzeba dużo trenować. Ciężko to pogodzić z pracą na etacie. No, niestety, ale no, nie będę ukrywał. Obijał bawełnę. Nos. Ciężko, ciężko jest wyżyć, jeśli nie ma się jakiej zewnętrznej pomocy w postaci sponsora. No to ja uważam, że na samych stypendiach ciężko jest wyżyć po prostu już nie mowa mowało, żeby pozwolić sobie na coś więcej, więc no taka przykra trochę sprawa, ale no, no nie, nie jest kolorowo, no. Czyli kombinujesz jakoś? Tak, trzeba kombinować na każdym kroku. Trzeba walczyć o tą swoją pasję. Tak, jak najbardziej. Gadu gadu w Radiu Rekord. Jakie plany yy, za co trzymać kciuki? Czy masz jakiś taki swój. Nie wiem, no, czas wymarzony, z którym walczysz? Chciałbym na pewno powiedz godzina 2.30 w tym roku w półmaratonie i poprawić tym samym rekord życiowy, no i udanego debiutu w maratonie, chyba, chyba te takie dwa, dwa cele na ten rok. A jak ktoś też to, tak jak ty yy, pasję, chce przerodzić w coś więcej to co byś radził takim początkującym biegaczom na początku to wyjść dwa trzy razy w tygodniu po prostu tak dla siebie czy marszobiegi biegi potruchtać nawet dla, dla zdrowia jeśli ktoś złapie bakcyla to po prostu wieszcie pójdzie pójdzie samo A żeby sobie krzywdy nie zrobić od razu tak tak nie od razu na przykład ja, jeśli ktoś sobie wpadnie na genialny pomysł że nie biegał nigdy i nagle że dobra biegnę maraton to od razu odradzam bo to wróży tylko i wyłącznie kontuzjum. Trzymam mocno kciuki. Podziwiam cię naprawdę i twoją formę, bo to jest imponujące i cieszę się, że o tą pasję swoją walczysz. Dziękuję. Czekam na zdjęcia, jak dom będzie gotowy, okay. bo już niedługo długo zostało. I dziękuję ci serdecznie, że znalazłeś chwilę, żeby tutaj do mnie zajrzeć. Również dziękuję, było mi. Drodzy Państwo, Mateusz Kaczor był dzisiaj naszym gościem. Do zobaczenia Milena Majewska. Dziękuję. Гаду, гаду в радио Рекорд.